Obecnie mamy w tak naprawdę wielki falę, przełom wręcz, jeśli chodzi o kino rozrywkowe. Na razie najbardziej na topie oczywiście jest Transformers Zemsta Upadłych, film w reżyserii Michaela Baya. W sumie jeśli chodzi o kino rozrywkowe, tak naprawdę mamy w Stanach dwóch reżyserów, Michael Bay i Emery. I'm not gonna go without you. Optimus! Itchy, wretched, rusty, my ass! Jeden i drugi kręci podobne kino, bardzo takie dynamiczne, bardzo nałożone na efekty specjalne, wręcz nimi napakowane, mocno nastawione na tło też dźwiękowe, muzyczne. I zaczynają się pierwsze tak naprawdę różnice w scenariuszu. Michael Bay wydaje mi się, że robi tak naprawdę scenariusze bardzo płytkie, tak naprawdę nawet niewiele się nim zajmuje. Emery, w odróżnieniu do niego, stara się w nie coś wpleść. Jak to w ogóle odbierać? Który tak naprawdę z nich jest lepszym, można powiedzieć, twórcą kina rozrywkowego? Tak ogólnie w całokształcie. To tak jeszcze trzeba zaznaczyć, że jednak nie jest to kino rozrywkowe, bo jednak kino rozrywkowe dużo robi. To jest taki typowy blockbuster, taki wiesz, do popcornu. Takie typowe kino rozrywkowe, które ma bawić, ale nic innego, nie? Także idziesz do kina, zapominasz o tym. A jeśli chodzi o ich taki pojedynek, to jednak myślę, że Emery lepiej na tym wychodzi. Nie jest to może, nie ma ambitnych scenariuszy, prawda? Ale jako współautor ich dodaje czegoś ciekawszego, a Bay skupia się na efektach, na dźwięku. A scenariusz często zabiera kiepskich ze sobą na pracy. Że wyjątkiem są Roberto Orci i Jarek Kuzman przy Transformersach, ale też nie są jakoś rewelacyjni, trzeba przyznać. Zobaczywszy, że i pierwsza, i druga część Transformers, to zauważmy, że widzowie ocenili jasno, że tak naprawdę jest to film nastawiony wyłącznie na efekty specjalne, wyłącznie na efekty dźwiękowe, na efekty pirotechniczne, a fabuła tak naprawdę w nich niemalże nie występuje. Najlepszym przykładem jest właśnie obecny film Baya, czyli Transformers Zemsta Upadłych, gdzie fabuła została zniesiona na drugi brzeg. No i oczywiście to, co zawsze wrzuca Bay, to są wręcz hektolitry patosu. Czego u Emericha nie ma. Nie ma Emerich tego, bo jednak daje czasami patos w takich filmach patriotycznych, jak choćby Patriota właśnie, prawda? Jeden z lepszych chyba filmów z Melem Gibsonem. Dokładnie, ale niestety, dla Baya oczywiście niestety, ten patos czasami przygniata za bardzo, robi się nudny już z czasem. On wręcz wyhamowuje całą fabułę, mi się wydaje, całą akcję danej produkcji. Tego u Emericha nie ma. Emericha, przykład chociażby Dzień Niepodległości, przykład chociażby jego nawet Godzilla, która była tak mocno zjechana przez fanów oryginalnej japońskiej wersji, to jednak tamte scenariusze bardzo dobrze współgrają przede wszystkim z całą akcją filmu. Dużo się dzieje na ekranie, ale też dużo aktorzy robią. Bo ja tego nie ma. Bo ja tak naprawdę więcej się dzieje na ekranie niż aktorzy robią, no chyba że biegają albo krzyczą. Tak naprawdę pojedynek widowiskowy Emericha i Baya, tutaj według mnie wygrywa zdecydowanie Bay. Ma o wiele bardziej dopracowane efekty komputerowe, efekty pirotechniczne, kaskaderkę, ilość, tak się wyrażę, złomu latającego po ekranie, przykuwającego wręcz widza, ilość eksplozji i rozmach, z jakim jest zrobiony. Tutaj naprawdę Bay ma olbrzymią przewagę nad Emerichem. Teoretycznie tak, ale mi się nie podoba osobiście montaż w tym, bo tak widz ma wrażenie, że widzi kompletny chaos, który nie ma ładu i składu momentami, nie sądzisz? No też racja, na przykład chociażby w Transformers Zemsta Upadłych, jak jest ostatnia bitwa w Egipcie koło piramid. Rzeczywiście jest tak potężna dawka, przy okazji reklama wręcz sprzętu wojskowego, tak potężna dawka całej możliwości eksplozji, że tam mamy od tak naprawdę zwykłych wystrzałów z granatników na jednotonowych bombach kończąc. Dokładnie, ale można się w tym pogubić trochę, nie sądzisz? No w sumie można się w tym rzeczywiście pogubić. Natomiast Emerich w przeciwieństwie do Baya, zamiast takich pojedynczych widowiskowych bitw, robi po prostu całą apokalipsę. Przykład właśnie wspomniany 2012, który będziemy gościć jesienią tego roku na salach kinowych, czy w poprzednich jego filmach, chociażby Dzień Niepodległości albo Godzilla, gdzie po prostu zostały zrównane wszystkie możliwe największe budowle
w danym, że tak się wyrażę, możliwym krajobrazie. Ale natomiast tak naprawdę możemy znowu mieć rewolucję pod kątem efektów wizualnych w Awatarze, który będzie 18 grudnia tego roku w kinach. Tak, patrząc James Cameron 11 lat temu po Titanicu, nie robił żadnych filmów poza kilkoma dokumentami. Przecież spacował na tą nowatorską technologię, którą wprowadził w Awatarze, prawda? No, Cameron to jest jednak reżyser, który tak naprawdę ma może mało filmów nakręconych, jeśli że sam stał za kamerą, ale naprawdę ma olbrzymi wyśnienek uskarnięty. Ostatnio mamy niesamowity boom na 3D, tak praktycznie od roku każda animacja jest dostępna w tym formacie, a także już pojawiają się filmy. Szkoda, że na razie tylko horrory, ale w grudniu 18 zmieni się to za sprawą Awatara, nie sądzisz? No, będzie to pierwszy film, który będzie zrobiony czystą techniką 3D, nie tak jak dotąd większość filmów, czy praktycznie wszystkie filmy, i zarówno fabularne, i animacje, które były robione zwykłą techniką tradycyjną 2D i potem po prostu przerabiane na trójwymiar. Dokładnie, i na to właśnie Cameron na jednym z targów tej techniki wypowiadał się o tym, trochę besztając Tima Burtona za Alicję w Krainie Czarów, gdzie robi w 2D i przerabia na te 3D, prawda? No tak, ale też zauważmy jedną rzecz. Naprawdę duża ilość kin, no może poza IMAX-ami, nie posiada projektorów cyfrowych, które są niezbędne do tego, żeby móc wyświetlić filmy w trójwymiarze. Więc no, nie dziwota, że większość producentów woli na razie tą pierwszą technikę, tą łatwiejszą. Natomiast Cameron poszedł dalej, spróbował po prostu czegoś nowego i zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie. Ja liczę na jedną rzecz, której dotąd nie udało się w sumie zrobić tym wszystkim innym reżyserom, czyli że będą pierwsze w 3D pokazane piękne pejzaże, że będzie naprawdę widać na pejzażu to rozróżnienie tych różnych elementów. Ja dokładnie, patrząc na reakcję na pierwsze zdjęcia pokazane podczas Cinema Expo w Amsterdamie, jedna ciekawa była opinia, która mówiła, że James Cameron stworzył planetę i zabotał kamerę, takie wrażenie to robiło. No właśnie, też jestem ciekaw. Szkoda, że to była aż zamknięte i nic nawet nie przeciekło do sieci. Naprawdę ludzie oczekują czegoś wielkiego od tego. Przede wszystkim i wizualnego, i fabularnego, i pod kątem kosztów gry aktorskiej. Co mnie najbardziej ciekawi, jedna rzecz, jak to wyjdzie, bo sam Cameron zapowiada, że będzie różnica w filmie, jeśli chodzi o grę aktorską, a część techniczną, czyli czysto komputerową, 40-60%. I że ponad widz odróżni kompletnie tła komputerowego od prawdziwego pejzażu. Jestem ciekaw, czy naprawdę mi się to uda. Nie tylko mówił o tle, mówił także o postacie, które zrobione są czysto w komputerze. Patrząc na przykład na Golluma, który robił na niesamowite wrażenie, on chce iść krok dalej, gdzie pozbędzie się tego wrażenia, jak mieliśmy w Beowulfie, prawda? Postacie były świetnie zrobione, ale brak życia, duszy w oczach powodował wrażenie, że nadal to była animacja. No w Beowulfie rzeczywiście, jak się szło na ten film oglądało, to miał się wrażenie, że to jest po prostu bajka. Że to jest komputerowa bajka, podobna do wielu innych tam. That alien death! Pop is a little out of shape. The most eye-popping event of the year. You'll never defeat me! What the flag not? Żeby napowiedzieć się znowu o Beowulfie, który może nie spełnił oczekiwań do końca, nie był kompletną wtopą, ale też nie był zły, ponieważ te efekty 3D były świetne. No efekty 3D naprawdę były piorunujące i tak naprawdę tylko one przykuwały widza tak, że wysiedział ten czas w kinie. To pod kątem technicznym najbardziej przykuł uwagę jeden film, a mianowicie Chwała Walentynki, który mimo iż był bardzo płytki, to jednak technicznie dzięki prostym chwytom takim jak z coś lecącego na ekran, no w tym wypadku najczęściej kilof, czy coś będącego bezpośrednio na pierwszym ekranie, jakiś tam element, zakrywana ręka, nawet jakiś przyrząd, powiedzmy do pralka, powodowało, że widzowie chcieli to oglądać. Dokładnie, ludziom się to podobało, ale z drugiej strony, patrząc, to są tanie triki, które mają zachwycać ludzi. Tanie, ale skuteczne. Dokładnie, ale jednak mam nadzieję, że Cameron nie będzie nas raczył tanimi trikami i zrobi coś takiego, czego jeszcze nawet nasze wyobraźnia nie potrafi pojąć. No, też mam taką nadzieję, bo naprawdę Cameron pokazał już niejednokrotnie, że potrafi robić coś wielkiego i że jest tak naprawdę wielkim reżyserem. Ale i tak najbardziej obecnie czekam na 18 grudnia na Awatara, który mam przełomem kina, jak i kina 3D. Na miarę Gwiezdnych Wojen, czy chociażby Matrixa. No, oraz no, to, co stworzył Ridley Scott w Obcym. Dokładnie. Zapraszamy 18 grudnia. Zapraszamy.